Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo serdecznie witamy państwa w naszym biurze parlamentarnym. Na tradycyjnych już konferencjach prasowych, które są systematycznie organizowane, na które państwa zapraszamy, by móc porozmawiać i podzielić się tym wszystkim, co dzieje się w regionie i naszym spojrzeniem, naszym komentarzem na to wszystko. Jeśli pozwolicie państwo, to pierwszy temat, który chcemy państwu przekazać i opowiedzieć, jakie są nasze spostrzeżenia, to jest oczywiście ostatnia wypłata z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szanowni państwo, niestety stało się tak, że kolejne samorządy w trzecim rozdaniu już pieniędzy rządowych, one tak się nazywają, ale pamiętajcie państwo, że to są podatki każdego obywatela, mieszkańca Wałbrzycha, Świdnicy, gmin ościennych z naszego regionu. Natomiast rząd już tradycyjnie środki z funduszu inwestycji lokalnych przekazał tylko swoim. Przekazał je samorządowcom, którzy albo posiadają legitymację partyjną PiS-u, albo podpisali poparcie w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę lub po prostu sprzyja rządzącym. Nie godzimy się na to, a chcemy też przypomnieć państwu, że pierwsze rozdanie jeszcze przed wyborami prezydenckimi każdy samorząd dostał plastikową informację o tym, jakie pieniądze otrzyma. Wtedy potrzebne były głosy wszystkich obywateli i mieszkańców Wałbrzycha, Świdnicy, Dobromierza, Żarowa, Siebodzic. Dzisiaj te właśnie gminy, które wspomniałam, dostały zero. Nie dostały żadnych pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponieważ nie sprzyjają rządzącym. Nie ma na to naszej zgody i będziemy pytać ciągle i wciąż, ale również zachęcać mieszkańców tych gmin do tego, by pytali swoich posłów, pana ministra Dworczyka, pana ministra Murcka, pana ministra Zyskę, czy pana posła Gwoździa o to, dlaczego nie przypilnowali, dlaczego nie lobbowali i nie przypominali, że również mieszkańcy tych gmin są ważni i ich podatki w części powinny być zagospodarowane w ich miastach i w ich gminach. Nie ma na to naszej zgody i będziemy wciąż przypominali i wciąż prosili o wyjaśnienia, dlaczego te pieniądze zostały w niesprawiedliwy sposób przekazane samorządom. Skandal nad skandale. 1 kwietnia przedstawiliśmy państwu fakt, że sąd pracy jest likwidowany w Wałbrzychu. Otrzymaliśmy już odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości. I skandalem jest, że wniosek o likwidację tego wydziału, o likwidację Wydziału Sądu Pracy złożyła prezes Rejonowego Sądu w Wałbrzychu. Nikt nigdy o czymś takim nie słyszał. Rozmawialiśmy z wieloma prawnikami, którzy mówią, że to jest po prostu skandal. Uruchomiliśmy petycję, Wałbrzyszanie podpisywali, że nie godzą się na to, żeby w sprawach kodeksu pracy, w sprawach bardzo ważnych dla mieszkańców Wałbrzycha, jeździć do Świdnicy. No niestety, stało się. 30 marca zostały napisane, i ukazały się w Dzienniku Ustaw rozporządzenia, które właśnie przenosiły ten sąd do Świdnicy. Pisaliśmy pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości i odpowiedzieli nam, że oni już w tej chwili tego nie mogą wstrzymać. Myśmy żądali przywrócenia Sądu Pracy do Wałbrzycha. Niestety machina ruszyła. I machina ruszyła na wniosek prezes Sądu Rejonowego. Szanowni państwo, tylko jedną dobrą decyzję dla Wałbrzycha podjął rząd PiS-u, prezes PiS-u w tym roku, mianowicie zlikwidowano PiS w Wałbrzychu. Inne decyzje fatalne, złe, jak państwo słyszą, Wałbrzych jest karany za to, że PiS tu zawsze przegrywa. Ale ta sprawa, która zaowocowała likwidacją PiS-u w Wałbrzychu, toczy się dalej, nie zostawiamy jej. Odnotowaliśmy fakt, że jednak następują zmiany kadrowe w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej i że bronieni na początku bohaterowie afery jednak są usuwani z pierwszego planu. Tej sprawy nie zostawimy. Przygotowujemy się do kontroli poselskiej w strefie i w ministerstwie i będziemy chcieli, żeby
mieszkańcy Wałbrzycha, opinia publiczna mogła się dowiedzieć, jakie to praktyki miały miejsce. Póki ich niezależna prokuratura nie wyjaśni, te rzeczy muszą być bardzo ostro napiętnowane. I nie może być tak, że państwowe spółki, widzimy to w całej Polsce, są areną partyjnych rozgrywek, poszczególnych frakcji w PiS-ie, natomiast dobrej roboty, prawdziwej pracy tam jest bardzo mało. Te wszystkie fakty odnoszące się do Wałbrzycha i Dolnego Śląska skłaniają do tezy, że Wałbrzych i Dolny Śląsk są szczególnie ciężko doświadczane przez PiS. Podział środków z rządowego funduszu, o tym mówiła pani senator, to całkowity skandal. Mogę państwu powiedzieć, byłem przez 8 lat najpierw wiceministrem, potem ministrem w rządzie. Nigdy w żadnej sprawie kryterium, czy burmistrz należy do tej czy innej partii, nie było brane pod uwagę. Dzieliliśmy na przykład z funduszu na klęski żywiołowe setki milionów złotych, także na Dolnym Śląsku, także w Małopolsce, na Podkarpaciu. Nigdy nikt nie poskarżył się nawet, że z powodów politycznych został źle potraktowany. To, co robi PiS, to po prostu jest skandal. I dlatego jako parlamentarzyści bardzo też sprzyjamy temu, żeby zmienił się układ władzy w sejmiku, żeby wszyscy patrioci Dolnego Śląska, wszyscy ludzie, którzy dobrze życzą mieszkańcom, jego rozwojowi, zjednoczyli siły i doprowadzili do zmian w sejmiku. To jest bardzo ważne z perspektywy Wałbrzycha, z perspektywy mniejszych miejscowości, z perspektywy południa Dolnego Śląska, które musi gonić, które jest w gorszej sytuacji niż Wrocław. Będziemy sprzyjali temu, będziemy apelowali do wszystkich radnych sejmikowych, którzy nie pochodzą z PiS-u, o to, żeby w tym kierunku zgodnie działali. To są zbyt ważne rzeczy i zbyt poważna stawka, żeby zostawiać to i czekać na wybory samorządowe. Też, jeśli pozwolą państwo, jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że jesteśmy szczególnie dumni jako Wałbrzyszanie z tego, że dzięki prezydentowi Romanowi Szołomejowi, fantastycznym pracownikom, lekarzom, personelowi, urzędnikom, Wałbrzych jest na ustach całej Polski jako wzór, jako miejsce, w którym siłą samorządu, siłą woli, nadzwyczajną energią prezydenta Szołomeja szczepienia przebiegają najlepiej w całej Polsce. Rząd oczywiście nie chciał za bardzo tego przyznawać. Nie mówił, że tu powstał pierwszy punkt powszechnych szczepień. Otwarto nowe, a jakże, muszą być loga rządowe. Czytałem, że we Wrocławiu w tym punkcie powszechnych szczepień po uroczystym otwarciu przez premiera po 2 dniach zabrakło szczepionek. Tak to właśnie wygląda. Ale chylimy czoła przed białym personelem, przed lekarzami, pielęgniarkami, wolontariuszami, którzy w starej kopalni i w innych miejscach no dokonują cudu. Także myślę, że to Wałbrzych, który ma tak trudną historię ostatnich kilkudziesięciu lat, tak ciężko doświadczony różnymi zdarzeniami, ma teraz w sposób zasłużony bardzo dobre chwile i muszę też o tym powiedzieć, że będąc na co dzień w Warszawie czy w różnych innych miejscach, ale wszyscy przecież wiedzą, że jestem Wałbrzyszaninem, odbieram gratulacje i wiedzę, a to ten Wałbrzych, w którym świetnie zorganizowano szczepienia. Także wielkie, wielkie dzięki panie prezydencie, będziemy się niedługo widzieć, mamy spotkanie, znajdzie tam chwilę, bo sam biega wokół chorych i szczepionych, ale trzeba to powiedzieć, bo to są rzeczy, w których samorząd się sprawdza i samorządowcy się sprawdzają, a nie rządowi urzędnicy, którzy tylko myślą o tym, jak się dobrze politycznie sprzedać przy tej okazji. Myślę, że państwo to jako dziennikarze, fachowcy potrafią dokładnie rozpoznać, kto się lansuje, a kto pracuje. Dziękujemy bardzo. Chyba, że są pytania. Panie pośle, czy otrzymaliście już państwo jakieś odpowiedzi na swoje pisma dotyczące strefy ekonomicznej? No otrzymaliśmy pośrednio, bo taka część PiS-u, która uważa, że dobrze pracowała w strefie, się bardzo obruszyła, że są wrzucani do jednego worka ze swoimi następcami, którzy dali się ponagrywać. Ja tak dokładnie tych niuansów
wewnątrz PiS-u nie czytam, ale no nie jest tajemnicą, że tutaj ścierają się potężne frakcje. My się przygotowujemy do kontroli, nie damy się zastraszyć, ani uwieść, ani nie będziemy tutaj wnikali w szczegóły. Bardzo negatywnie to wszystko oceniamy i uważamy, że dzieje się tam źle i oczekujemy też wciąż te rządy tasują kompetencje, kto nadzoruje te strefy. W tej chwili wicepremier Jarosław Gowin, do niego też pisaliśmy, że i z Warszawy będzie to dokładnie widać, bo Wałbrzyska strefa była jedną z najlepszych w Polsce w rankingach, a teraz już nie jest. Tak? I który z pisowców do tego doprowadził, jak powiem, ma mniejsze już znaczenie. To rząd za to odpowiada. Czy już wiadomo, kiedy będzie ta kontrola i czy państwo weźmiecie w niej udział? No tak, no, to jest istota kontroli poselskiej, że posłowie biorą w niej udział. Będziemy o tym rozmawiali z panią poseł Katarzyną, ale wstępnie planowaliśmy, że chcemy w maju i w ministerstwie, i w strefie się pojawić i popracować na papierach, po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jeszcze do pani Grzegłowskiej, czy coś jeszcze w kwestii sądu w Wałbrzychu można zrobić? No właśnie mamy taką informację, że już nic nie można zrobić, ponieważ rozporządzenia zostały wydane 30 marca, a 31 ukazały się w Dzienniku Ustaw, więc cała machina ruszyła i dostaliśmy taką informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, że to już koniec, że sąd został przeniesiony, ponieważ tu miał mało pracy, tu była słaba obsada, będzie kompleksowe, bo ubezpieczenia społeczne były załatwiane, tak powiem w cudzysłowie, w Świdnicy. No i taki jest efekt. Oczywiście my będziemy pisali jeszcze do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy można przywrócić i kiedy można by było ewentualnie, ale widzę to słabo, dlatego uważam, że to jest wielki skandal, że miasto, które ma tyle przeszło, tyle instytucji zostało zlikwidowanych, że prezes Sądu Rejonowego powiedziała, czy wystąpiła o likwidację jednego z wydziałów. No po prostu skandal. Czy państwo planujecie jakąkolwiek interwencję w spółce Skarbu Państwa, Wałbrzyski Rynek Hurtowy, w którym prezesem jest pan Bartłomiej Grzegorczyk, również niechlubny bohater wałbrzyskich taśm? Dziękujemy za tę podpowiedź. Zajmiemy się tą sprawą. Trudno mi powiedzieć, w jakiej formule, bo spółki Skarbu Państwa nie zawsze godzą się na kontrolę, będziemy musieli zacząć od Warszawy, tak, od Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ale dziękuję za sygnał i oczywiście będziemy tutaj szukali każdej patologii, bo jak pan słusznie zauważa, nie dotyczy to tylko stref. Zresztą z innych zakładów pracy państwowych też mamy różne sygnały i pracujemy nad tym, a o efektach będziemy państwa informować oczywiście.